Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Inculinati. Kontynuujemy nasze przygody. Wczoraj przeszedłem pierwszą planszę. Dzisiaj mam nadzieję przejdziemy drugą. Jeśli się uda, jeśli dobrze rozumiem, to dzisiaj macie czwartek, jak to oglądacie. To jutro nie będzie filmu z Inculinati, bo będzie film z Settlersu, bo trzeba kontynuować nasze przygody settlersowe, czy też właściwie już tak jeszcze kontynuować. Więc jeśli to przejdziemy, to kolejny materiał z Inculinati będzie w sobotę. No ale dobra, więc ja mam kawusię tutaj ze sobą dzisiaj. Mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Że będę sobie kawusiował podczas nagrywania. Mamy całe życie, mamy jeszcze dwa pióra, mamy trochę hajsu, trochę prestiżu, mamy nowe talenty, prawda? Żałobny interes. Zapewnia 3 krople atramentu za każdą sojuszniczą bestię, która zginie. Dobra, no to lecimy z tematem. Zaczynamy przygody, to się nagrywa, jest git. Impreza. Jaka impreza. Zabawa trwa w najlepsze. Jest i śmierć. Najstarsza Inculinati i najlepsza kompanka mistrza. Nagle widzisz, że śmierć schyla się po opuszczoną przekąskę, a kosa śmierci niebezpiecznie blisko zbliża się do szyi mistrza. Wtem kosa śmierci godzi śmiertelnie mistrza. Ten pada bez tchu. Ups, mówi śmierć. Było zrezygnować z cera. Śmierć zerka na ciebie i mówi: chodź na zewnątrz, mam pomysł, jak to posprzątać. To niezła śmierć. Nie chcę iść, ale chyba nie mam wyboru. Nawet no, co nam powiesz? No dobra, to przejdę prosto do rzeczy. Mistrz jest trupem, znam się na tym. Możemy go jednak wskrzesić, ale żeby to zrobić, musisz mnie pokonać. Wtedy spełnię twoje największe życzenie, czyli wskrzeszę mistrza. A może to nie jest moje największe życzenie? Mam pokonać ciebie, dopiero co uda mi się skończyć akademię. Walczmy więc, rozgniotę cię w oka mgnieniu. Najpierw odbędziesz mistrzowską wędrówkę i pokonasz przynajmniej 3 wędrownych mistrzów Inculinati. Wtedy dopiero nabędziesz wprawy, która pozwoli ci stawić mi czoła. Poczekam na ciebie na moim prywatnym folwarku, tymczasem żegnam, ale będzie wskrzeszówka, to znaczy wskrzeszenie, pa, ale no i tyle. Okej, okay, czyli jak rozumiem, ten roguelike'owy system tutaj sugeruje, że właśnie my musimy teraz 3 różnych bossów pokonać, wtedy dojdziemy dopiero do final bossa, czyli do śmierci. I oczywiście jak przegrywamy, no to lecimy od nowa, ale mając nowe rzeczy, bo ten prestiż cały czas tam kumulujemy. I wtedy będziemy mogli odblokować sobie lepsze jednostki na start, jeśli dobrze rozumiem. No więc, nie zaczyna się zdanie od no więc, walka między bestiami. Pojedynek. Tutaj nie będzie naszego bohatera, ani wrogowie nie będą mieli bohatera, czyli tylko bestie kontra bestie. Ja mam tylko... bo ja mam już 6. Co my chcemy? Kurczę, pieska z łukiem. Już same drogie się nam robią te jednostki. No 2 za 15 to raczej nie potrzebujemy. Może wywalimy samocarza, a wezmę łucznika. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mamy jeszcze to uśpienie teraz, prawda? Uśpienie i rysunek pieska. Welp. Dobra. I plansza jest taka zwykła, podstawowa, ale jest apokalipsa jak najbardziej po 5 rozdziałach. Trzeba na to uważać zdecydowanie. Okej. Okay. Rozdział 1. Sambur. No dobra, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Kmiecia mamy. I oni mają psa mocarza. Bo to jest... Dobra, bo my już zaczynamy. Dobra. My tu nic nie rysujemy. No w sumie nie rysujemy, bo nie ma bohatera naszego. Jednak pies mocarz mógł wejść. Trzeba wziąć było od razu najlepszego przyjaciela potężnego. Ale okej. Okay. Szkoda, że w sumie... Czy to jest takie rozstawienie, jak ja tam sobie ustawiłem, czy nie? Na to nie zwróciłem uwagi, no bo łucznika mamy na samym przedzie. Czy też przodzie. Wiadomo, chmielek pożera. To chmielek się mało rusza. To jest na pewno problem chmielka. Ewentualnie można popchnąć chmielka później, czy coś. No zobaczymy. Dobra, może... Niech idzie chłop do przodu. Skończy turę. Jest oprzonie, on teraz nam wszystkim... Dobra, tylko 2 na szczęście. Włócznik. Czekaj, jakbyśmy popchnęli chmielka tutaj. Zabić go nie zabiją. Dobra, ja spróbuję popchnąć tu chmielka. Uwaduj się, chmielek. Pięknie. I zobaczymy. Pobudził nam tego. Dobra, no to chmielek. Chmielek, przyjacielek, chodź tu chmielek, zeżryj nam tego frajera, paszcza. Siups, dobra, i nie ma przyjaciela. Chociaż może mogłem tu stanąć
No już dobra. Ważne, że jednego mniej. Oj. Dobra, no ale te osły są najgorsze, bo one właśnie mogą pobudzić jeszcze raz kogoś, więc tych osłów trzeba się na pewno pozbyć. No i kurczę, pies mocarz tam jeszcze stoi. Dobra, czyli nam został już tylko włócznik. No stanę włócznikiem tu, to jeszcze mogę uderzyć. Albo chmielka popchnąć na mocarza na następną turę. W teorii by przeżył. Raczej. Spróbuję. Chmielek, leć tam na mocarza. Bo tutaj jeśli zbierzemy 12 atramentu, to wtedy nasza armia stanie się silniejsza. Aj, ty popychasz! Dobra, zapomniałem, że on popycha. To jednak nie było inteligentne. No, trzeba pamiętać o wszystkich umiejętnościach danych bohaterów, znaczy żołnierzy. Chmielku. No ty niestety jak tam pójdziesz, to skończysz ruch. Ale dużo nie dostałeś, chmielek. Może ci popchniemy znowu? Czy zżerasz łucznika? A zeżrij łucznika. Siups. I po sprawie. A i tutaj by się uleczył, jakby skończył turę na tym. Bo tu jest leczące. Murka. Wszystkim zadał ol... syf. No Sambora przesuwać to trochę głupio. Łucznika tam. Co ja tu mogę zrobić? Chyba, że go przepchniemy, żeby chmielkowi na pewno nic się nie stało na kolejną turę. Tak głupio, nie? Łucznika tam rzucać na pożarcie. Ale ten w sumie go zepchnie z powrotem. Chociaż nie, bo teraz pies może się ruszy. Ale pies obszarówką wtedy walnie w chmielka i w tego. Dobra, to się nie opłaca. To ty użyj modlitwy. Trzymaj się, chmielek. Przeżyjesz to. Ten ci nic nie zrobi. Oj, chmielek się uleczył, bo stoi w tym miejscu idealnym. Super sprawa. Losowe bestie zyskały aureole. Amstwo. Chmielek, czyli jak oni mają ten ból głowy, co było w poprzednim odcinku, czy przez tego frajera, co trąbi pupą. I przez to on, jak się ruszy, to skończy ruch, więc musimy atakować w tym miejscu. Zeżdżaj tego to cholerstwo. Nie no, te osły są najgorsze przez to, że one właśnie ten ból głowy nakładają. Potrafią obudzić swojego sojusznika. Ale chmielek to był jest MVP jednak tego meczu. Nawet nie ma co tutaj się zastanawiać nad tym. No ten nic nie zrobi znowu. Tego trzeba było popchnąć, żeby chmielek się uleczył tak na dobrą sprawę. Chociaż no chmielek tu by doszedł. Ty za 4 zadasz. No chmielka nie ma sensu tam pchać. Byśmy musieli jakoś przesunąć tego. Nie, to się nie da. Dobra, to strzelamy, atakujemy. Dobra, za 4. Pięknie. Teraz ty. No tam się ruszysz, to skończysz ruch. Ale rusz się. A ty możesz uderzyć. Ty masz u siebie co? Masz aureole. Leczenie jest tu, ale to się nie przyda. Dobra, uderz go. O, jest szansa, że go zabijemy. O, dobra, udało się. No to miłość i radość. Pijemy. Bynajmniej nic soczkowego. To tylko kawusia. A ty przenieś się tutaj. Będzie atrament. I możesz popchnąć przyjaciela tu. Czy jest sens? Myślę, że nie. Dobra, stój tutaj, gdzie jesteś. Kończymy turę. Zyskamy atrament. Mamy 21 na 12. Jak rozumiem, nie powinnam się... Losowe bestie zyskują zdrowie, aureole i motywację. Tak. O, ten dostał tutaj potężną motywację. Zostanie popchnięty, ale tylko o jedno raczej, no bo to... Tak. Ale ledwo przeżył. Panie Ślimor. Pan idzie pożreć kolegę. Nie no, Ślimor to jest super jednostka. Jak się upewnimy, że nie umrze głupio, to... Ślimorem można wszystko. Co? Znów nie udało się wygrać? Grrr, jak się nie udało wygrać, jak się udało? Bo że on się śmiał z kolegi. Okej. Okay. No dobra.
A, Ślimor nie dostał znudzenia. A nie, bo to my nie rysowaliśmy. No tak, to znudzenie spadło, nie wzrosło. Dobra, dobra, dobra. Prestiż, złoto, bestie. Lis z łukiem, królik z łukiem, lis z włócznią. 2-4, 2-3. Grat strzał, modlitwa, świecenie tyłkiem. Złodziej sadysta. Lisy są złodziejami sadystami. Podczas ataku odejmuje przeciwnikowi jedną kroplę atramentu i dodaje jedną kroplę do puli własnej armii. Może weźmiemy lisa z włócznią. Weźmiemy. Skarb. Tutaj znajdziesz złoto, kapliczka przydrożna. Tutaj zmniejszysz znudzenie. Mamy mało już tego znudzenia, więc może pójdziemy po złoto. Znajdujesz porzucony skarb. Co robisz? Biorę złoto. Jakbym miał więcej prestiżu, to mógłbym dostać pióro. A mogę olać temat i wziąć sobie prestiż. By wzmocnić swą sławę, rozrzucam pieniądze biedakom, jeżdżąc konno po mieście. Dobra, spróbuję, bo to wtedy w kolejnych takich miejscach możemy coś robić dzięki temu, że mamy większy prestiż. Więc spróbuję. Mamy teraz 120 prestiżu. Opuść lokację. Opuść lokację. Idziemy na walkę między bestiami znowu. To co, pies mocarz jednak by się przydał. A już jest, czekajcie, zmieńmy armię. Chcemy na pewno tego, chcemy tego. No, trzeba najpotężniejsze brać jednostki. To tego by wymienił na... Nie no, łucznik musiałby być, bo to nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Myślę, że tego wywalę i wezmę łucznika. Dobra, i teraz pytanie, czy tak jak mam to rozstawione, tak to się na planszy pojawi? Czyli łucznik z przodu, zaraz i ślimak w środku, zaraz zobaczymy. To też raczej od planszy zależy, bo to już jest, no to już jest troszkę inna plansza. 5 rozdziałów mamy do apokalipsy. No spróbujemy z czymś takim. Dobra, dalej. Nie, to już w ogóle inaczej rozstawię. Uuu, tu są jeszcze drzwi. Nie, dobrze. Bo jak tu ktoś stanie i tu by ktoś był i popchnął, to by spadł. Albo tu. No te drzwi się zrobiły w dziwnym miejscu ostatecznie. Nie blokują nam nic. Tu się pojawiły takie pułapki, że jak przechodzimy przez to, to dostajemy po pysku. Tu jest jeden wróg, tu jest drugi wróg, trzeci, czwarty. Oni mają też ślimora. Znaczy, gdzieś ślimory się mało ruszają. Szkoda, że nasz tak daleko jest. Bo mój nic nie zrobi. No tu pójdzie, skończy ruch tylko po to, żeby ten kot biskup go ten wywalił, bo to jest kot biskup, nie? Tak. Atakuje na odległość 2 pól w poziomie i 1 w pionie. I on nakłada herezję. A pies mocarz? Pies mocarz też ma mało ruchu. No najlepsze jednostki nam walnęło do góry. Myślę. Więc jestem. Może ty uderz kolegę? Dobra. Mocno go uderzymy. Jest, udało się za 9. Może Felek by go zabił. A, teraz ty nam tutaj coś robisz. On się leczy! On się leczy! Świnia. A, to świnia. No to będzie ciężka przeprawa. No to winniczek musi zejść i to wszystko zeżreć. W takim razie. Więc złaź na dół. Już nic nie zrobisz. A paszczę, możesz to zjeść? Zjesz przeszkodę i nic ci się nie stanie? O kurde, dobra. On zjada przeszkody. Ej, ej, ej. Zostaw Felka w spokoju. Felek to jest potężny przyjacielek. Tu ej w sumie. Nie no, tu bym poszedł i tego bym zepchnął, ale no to wtedy ten mnie zje. Więc to wyjdzie 1-1. Kogo tu bić? No może króliczka za 5. Dziękujemy za atrament. Jeśli mor na końcu się rusza. A on uleczył go. Kurde, wikary. I stary wikary. No Rafelek, no do tego próbujemy zaciupać.
Dobra, udało się za 6. Herezja, biskupi zapamiętają. Co jeszcze? O nie, Felek dostanie. Żegnaj, Feluś. Serdelek. Musisz zejść na dół, no. Tam u góry to nic ciekawego nie zrobisz. Popychanie nie ma sensu. Chyba, że winniczka popchniemy. Żeby się przysunął troszeczkę. Siups. A nie, kurczę, ściągnąłem go z atramentu. Ale tam też jest atrament. No dobra, jeden pies. A skupmy się na tym, gdzie jest ten atrament. Oni już dostali motywację. O nie, 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 nie. Tu stanę i popchnę winniczka. Dawaj, człapacz. Dobra. Żegnaj, winniczek. Znaczy marcepan. Nie, nie wiem, czemu winniczek mówiłem. Winniczek to ten, to jest nasz winniczek. No ale dobra, jest okej. Nie ma tragedii. Ty możesz tego zepchnąć. Cyk. Dobra, nie ma tragedii. I teraz, kurczę, ten łucznik my... w tego to sobie strzelaj. Mi to nie robi. Ty natomiast... Mocarz, ile ty bijesz? 7-9. No, korci, żeby winniczkiem zabić tego. A tego zostawić mocarzowi. Ale chodź, winniczek, trochę dostaniesz, ale co tam. Zjedz sobie tego. No szkoda, że on się nie leczy, nie? Jak zjadę. No to w ogóle byłoby overpowered. O, ten chce się popchnąć? Dobrze. Żyj, człapaczu, żyj! No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak klepnąć przyjaciela. A, i go przesuniemy jeszcze. No tak. Dobra, za 9. Rezio! I teraz zobaczymy, kto się będzie ruszał. Uwaga, uwaga. Niestety. Będzie się leczył? Pewnie, że tak. No dobra, panie człapacz, zepchnij go. Żegnaj, wikary. Został już tylko jeden kot biskup. To był kot biskup wikary. no to tu ustań go zabijesz już. Z mieczora. Gdziekolwiek nie trafisz, zabijesz. Super, dobra. To już za nami. Chyba nie potrafisz się pogodzić z porażką. Moim zdaniem to porażka, ta porażka to twoja wina. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Dobra, znudzonko tam spadło. Dalej. Prestiż, złoto, bestie. Osioł, no biorę. Biorę bez dwóch zdań. Osioł Bart. Kopyto atakuje jedno sąsiednie pole średnio celnie. Popycha cel. Zadęcie w dudy wybudza sojuszniczą bestię z drzemki. Czyli jak ktoś już skończył turę, to możemy jeszcze w tej samej go wybudzić naszym osiołkiem. Albo pierdzenie na piszczałce działa na wszystkich przeciwników promieniu trzech pól. Wywołuje drzemkę i ból głowy. Drzemka, czyli ta postać już w danej turze nic nie zrobi. A ból głowy, że w następnej turze albo się ruszy, albo atakuje. Nie ma, że jedno i drugie. Więc bierzemy zdecydowanie przyjaciela. On się może nam przydać. I teraz idzie... O kurczę, my już idziemy praktycznie na klepanko. Hejka, zapomniałem ci powiedzieć, że czasem spotkasz elitarne dzikie walki. Uważaj, nagroda w nich jest wprawdzie większa, ale sama walka jest wyzwaniem. To wracam na im do pracy. Sklep. Hajsu, to ja dużo nie mam. To co, bierzemy więcej prestiżu? Nie, no dobra. Pokaż mi swoje towary. Więcej jednostek myślę, że nie. Mamy dużo ciekawych jednostek. Chociaż tu chodzi o to, że jakbyśmy mieli mocno znudzone jednostki, to możemy coś nowego kupić, co jest tanie. Ale myślę, że nie. To co, pacnięcie? Pewne obrażenia 5. Znudzenie to już mamy tutaj niewielkie, tylko jeden chłop ma znudzenie, więc chyba nie. Beczka czy skrzynia to są zwykłe pułapki, czy przeszkody. To biorę pacnięcie. Dodatkowa akcja naszego bohatera. Zawsze coś myślę. I zachowam hajs. Więc lecimy dalej z tematem. I teraz mamy do wyboru. Karczmę. Tutaj za złoto na stałe zwiększysz swoje zdrowie. Albo skryptorium. Tutaj za złoto na stałe powiększysz ilość początkowego żywego atramentu. Dobra, weźmy więcej początkowego atramentu. To będę już miał... Mogę wystawić na dzień dobry, kurczę, ślimora. Dawaj mi. Opuść lokację. Mamy teraz 16 na start. I zaczynamy pojedynek Inculinati. Cóż to za wariactwo? Ktoś twojej rangi próbuje wyzwać do pojedynku mnie, Godfreya zwanego potężnym?
Kim jesteś, blaszany łbie? Od Freju jestem tu, gdyż pragnę wskrzesić naszego mistrza. Ach, słyszałem o tej sprawie. Jedyne, co mogę zrobić, to dać z siebie wszystko w pojedynku przeciwko tobie. Well. Okej, okay. Godfrey ma 28 punktów życia. Ma samocarza. Ma niestety osiołka. Ma możliwość pacnięcia, czyli zadaje jednej jednostce 5 punktów obrażeń. I ma możliwość uderzenia, czyli zadaje tu bocha obszarowo. Zadaje na trzech sąsiednich polach 5 obrażeń. I ma jeszcze talenty. Żałoba, która leczy po śmierci sojuszniczej bestii. Tyci, który posiada ten talent, odzyska 2 punkty zdrowia. Zapewnia 4 krople atramentu, jeśli akcja dłoni tyciego zabije bestię. I tu mamy apokalipsę od rozdziału 4, czyli mega szybko. I teraz się trzeba zastanowić, co chce. Na pewno chce osiołka. No, winniczek. Dobra, wywalmy jednego włócznika. Może pies włócznik niech spada. Bierzemy ślimora. Trzeba mieć coś taniego. No i pytanie, czy pies mocarz? Czy olewać psa mocarza? Ale łucznik zamiast tego, wiecie? Tylko łucznik jest niestety u mnie za 8. Próbowali bez łucznika? No dobra, najwyżej przegramy to jeszcze raz. Zaraz, spróbuję bez łucznika. Pójdziemy w coś takiego. W miarę tanie, w miarę silne. Mamy dużo umiejętności, mamy maks umiejętności już naszego bohatera. I to uśpienie, muszę pamiętać o tym uśpieniu. To się może mocno przydać. No, spróbujemy w takim rozstawieniu. Ten obszarowo bije. A ten jest po prostu dobrą jednostką. Dobra, spróbuję tak. Dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na mało znanej łące to nie zła łąka. Tylko niestety przyjaciel zaczyna ser Otto z łucznikiem. Od 4 rozdziału już tutaj będzie ogień nam się robił. Atramencik u góry. Pracowali winniczka, ale on mało ruchu ma. Zanim on dojdzie, to 100 razy zostanie zabity. Nie, na dzień dobry trzeba walnąć osła i coś jeszcze, bym powiedział. Osioł pójdzie na górę na razie, żeby zebrać atrament, bo daleko ich nie wyślę. Więc dawaj osioł tutaj. Nowakowski. Ej, w sumie bym ciebie przesunął tu. Dobra, przesuń siebie. Cyk. I teraz mogę tutaj stawiać jednostki. To pytanie, jak on tu dojdzie, to będzie miał zasięg. Drugiego osła. Aż tak to nie. Dobra, spróbujmy z lisem, włócznikiem. Chodź tu, przyjacielu. Też oczywiście pytanie, jaki zasięg mam na uśpienie. No dość duży. Większy chyba niż na cokolwiek innego. Więc no, nasz bohater musiałby się troszkę przesunąć, żeby on tam starał się coś robić. Tylko ci łucznicy nie mogą mieć na niego zasięgu. Będzie trochę przyps. Rozwalić to. Kurczę. Na razie zostawię, ale chyba będę to musiał rozwalić w następnej turze. Pomyślimy o tym. No i to tyle, bo już nic więcej nie narysuję, więc kończymy. Zobaczymy, co zrobi przyjaciel. Idzie łucznikiem, będzie strzelał nam w liska. Na szczęście tylko za 3. Co tu idzie? O, od razu mocarz. A, ty tam miałeś... Dobra, patrz, Lutelu, na to, co tu się znajduje, bo tu miałeś leczenie, więc idealne stanie miałeś. W sumie... Jak to rozwalę, to wybuchnie i zada dużo obrażeń, ale no nie rozwalę na razie. A może gościa zepchnąć? Ale to bym musiał podejść tu. Nie, dobra, stań tu. Przydzwoń w tego. O, jeszcze powoli leciało. Dobra, dostał. Pytanie, co zrobi przyjaciel? Jak on na mojego bohatera idzie? Nie, tam bije. Zostaw Nowakowskiego w spokoju. Nowakowski. O, korci, wiecie? Dobra, stań tu. Nowakowski. Pierdzenie na piszczałce. Nie. Zadęcie w dudy. Wybudza sojuszniczą bestię.
Będzie miał ruch jeszcze nasz włócznik. Zróbmy to. Obudź się, przyjacielu. Witamy serdecznie. I zaraz mocarz się ruszy. Ja mógł stanąć tu i tego popchnąć, ale tego jeszcze nie zabiję. Ale no korci, żeby już tam go pchać po prostu. Dobra, idziemy na pchanie. Pchaj się. Tylko, że on teraz ma ruch, więc on teraz się odepcha. Albo będzie mi klepał. O! Zabił, ale dostaliśmy atrament, ale to już ma mało życia, więc to mogę rozwalić w następnej turze zawsze. Dobra, się nie ruszy chyba jednak, zostanie tam. Okej, został tam. To jest bardzo dobra rzecz dla nas, mówiąc szczerze. Teraz pytanie, kogo rysujemy? A, muszę tam... Chyba, żebym się przesunął tu. Nawet tutaj coś narysuję. Szkoda, że nie winniczka, nie? Może drugiego osła. Dobra, to jest mocno, mocno ryzykowne to, co ja robię, ale patrzcie. Przesuniemy naszego bohatera tu. Ups. Teraz, jaki masz zasięg usypiania? Duży. Oczywiście, no teraz już się nam nie przyda to usypianie, ale... Tak. Zrób tu drugiego osła. Okej, okay. Jan As. Your ass. Szkoda, że ty nie masz wybudzenia, to ten by jeszcze coś zrobił w tej turze. No to się on uleczy. Możemy pacnąć w sumie tego i go zabić. Ale wtedy mocarz podejdzie. A może nie podejdzie. No to zależy, kto będzie miał ruch. Dobra, no trudno. Pacnąć kolegę. Spróbować. No, trzeba liczyć na to, że mocarz nie będzie pierwszy. Znaczy, trzeba liczyć na to, że my będziemy po prostu pierwsi, no. Myślę. No, leczyć nie ma sensu, usypiać nie ma sensu, bo teraz już się przenosi na kolejną turę. Dobra. Pam, 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 pam. Niestety. Ale wali tam. A, bo on wali obszarowo. No tak, no dobra. Nic się złego nie stało. Janie Asie. Szkoda, że nie masz lepszego ruchu. Ale ty byś mógł pierdzenie na piszczałce. Drzemka i ból głowy. Jak ty ich załatwisz teraz? Podejdź tu. Aj, nie masz zasięgu na tego. Na drzemka i ból głowy tylko na pieska, co najwyżej. Szkoda, że nie na bohatera, bo to było już GWP. Ale dobra, zrób to. A nie. To poszło inaczej? What? W sensie poszło na tego, ale poszło jeszcze do tyłu. Dobra, nie patrzyłem do tyłu, że on działa w dwie strony. Pokaż mi to. Tak, to działa w dwie strony. Ja nie patrzyłem w ogóle, że to w dwie strony działa. No to ten będzie miał przynajmniej albo ruch, albo atak. A tam został narysowany kolega. On już wszystko zrobił. Czekajcie, przecież ja jeszcze mogę. Dobra, jeju, ja już to wygrałem, jeśli dobrze rozumiem. Nie, bo zadęcie w dudy jest... ma cooldown. A, szkoda. No ja za 4 nic nie narysuję. Mogę siebie uleczyć. Albo... ciebie przesunąć. Tutaj. Ten się uleczy. Za całe. Dobra, chodź tutaj. Ja mam pewien pomysł. Chodź tutaj. Teraz ty się tu uleczysz za całe, więc przesuniemy ciebie jak najbardziej. Dobra, 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 dobra. To ma rację bytu, moi drodzy. To ma rację bytu. Przesuwać tego przyjaciela nie ma sensu. On już drzemie. Leczyć nie ma sensu, bo to się uleczy, to się uleczy. No to kończymy turę. Dobra. Który to będzie rozdział? Tak, widzicie, uleczeni są. Ogień apokalipsy się zaczyna. On będzie musiał uciekać. Dobra, pytanie. Czy my, czy on pierwszy się rusza? Uwaga, uwaga. Niestety on się przesunie, no bo musi, bo inaczej by umarł w następnej turze. Ej, 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 ej.
Jan Zmorcibic. Janie As. Aj, ty masz pierdzenie na piszczałce na cooldownie, ale ty nie masz. No ale... Znowu tylko... No ale drzemka. Mocarz i ten nic nie zrobią. Ale dobra, pomyślmy inaczej. Bo Jan As może... No obaj mogą kogoś obudzić. No to Jan As ma niezły as. No to nam trochę przeszkadza, nie? No myślę, bo mogę to rozwalić. Tu się zrobi miejsce. Ale to nam nic nie zrobi, no bo tu przesunę tego. Gdyby tego popchnąć, to tu byśmy musieli stanąć, a ten tu stoi. No szkoda, że bohater... Ale bohater już tak nic nie robi. Dobra. To weź pierdzenie na piszczałce, to przynajmniej... Bo na wszystkich przeciwników to na naszego nie zadziała. Znaczy ten pies i ten mocarz już nic nie zrobią. A ten też nic nie zrobi. Chociaż on może pierdzieć chyba. Chociaż nie, on dopiero został postawiony. A ten nic nie zrobi, bo nie ma jak dojść chyba. No, dobra. To pierdzenie na piszczałce. Dawaj. Okej, okay. Oni już nic nie zrobią w tej turze. I ten piesek nic nie zrobi, bo nie ma jak przejść. Teraz ty... Tego obudzisz, no nam to nic nie da, że tego obudzisz. A może... Bohaturze, co ty byś mógł zrobić, bohaturze? Jaki masz zasięg przesuwania? Tylko dwa pola. Mhm. No, dwie sztuki atramentu nic mi nie dadzą. W sumie tego ślimora nie wykorzystamy raczej. Usypianko. 5 do przodu, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tu byś musiał stać. Dobra, zrób tu pieska. A, bo ty tylko tu możesz pieska z mieczem. To nie wiem, czy jest sens. Dobra, to poczekajmy może. Może pozbierajmy atrament na lepsze rzeczy. Dobra. Czyli albo ja tego budzę, ale po co to nie wiem. Tylko po to, żeby atrament chyba zebrać. W sumie tego trzeba przesunąć, żeby on nie stał na atramencie. Tylko, że on wtedy będzie mnie bił. Dobra, chodź tu. I ja teraz siebie mógłbym przesunąć tam na atrament. Ja tu robię bardzo ryzykowne rzeczy, zdaję sobie sprawę. Ale jesteśmy uleczeni na maksa, więc nie muszę tu stać w tej chmurce. Przynajmniej atrament będzie plus 3, to będzie 8. To już mogę nowego tego zrobić na przykład. Mogę... No tego uleczyć. Pacnąć. Mogę to rozwalić. Ale to wybuchnie. I nam Jana Asa pobije. A to nawet zada obrażenia już na, po dwa pola na każdą stronę. Ale wtedy Jan As tu podejdzie i tego wypchnie poza planszę. Znaczy wypchnie tu na ogień. Ile to bije? Zawsze 5. Po prostu więcej pól obejmuje. Czyli ten będzie miał 2 punkty życia, ten będzie miał 7. Ale już no właśnie, wtedy się przesunę, to oni się nie uleczą. Tego byśmy musieli jakoś tutaj wrzucić, a jak ja to zrobię, to się nie uda już. Kurczę. Pytanie dnia. Dobra, a gdzie bym teraz mógł zrobić jakąś jednostkę? Nie, to nie ma sensu, mówię. Poczekamy z jednostkami, żeby w następnej coś więcej zrobić. To co? Leczenie na kolegę? Dobra, uleczmy kolegę troszkę. No w sumie on teraz jest silniejszy. No i pytanie, pacnąć to? Ten będzie miał jeszcze ruch? Ale to nie, dobra, zostawmy to chyba. Chociaż, nie. Musimy się tego pozbyć, bo... Chociaż nie, dobra. Bo na dwa pola, bo ten nie ściągnie mnie. Bo on ma na dwa pola ruszanie palcem, więc on mnie nie ściągnie. To ja bym to chyba tak zostawił. No zaryzykujemy i tak zostaniemy. I ty zostałeś przyjacielu. I co ja mam z tobą zrobić? No właśnie, masz zadęcie w dudy, żeby możesz wybudzić ze drzemki kogoś. No tego, ale po co, nie? Dobra. No to mogę popchnąć tam, ale to zakończy mój ruch.
wtedy ten będzie mógł tutaj podejść, a my nie chcemy, żeby on się ruszał, więc musimy go zablokować, chociaż on może teraz się przesunąć aż tu. Ale ja wtedy mogę go z powrotem moim bohaterem przepchnąć aż tam. Ile tu już jest myślenia, nie? Już nie mogę sprawdzić, co ten miał za umiejki. Szkoda. No ale dobra, pierdzenie nam się nie przyda. To skończmy turę może. Chyba, że go popchnąć na atrament. Popchnąć mojego na atrament. Dobra, spróbuję. Chociaż teraz, no dobra, zobaczymy. Tutaj oczywiście teraz ktoś może stanąć. Tam jest ogień, jak najbardziej. On będzie dalej szedł. No kolega jest w gorszej sytuacji na pewno ode mnie. Okej. I teraz co ty zrobisz? Przesuwasz się tu, ale ja moim bohaterem mogę cię znowu tam odepchnąć. Hej. Czy ja to wygrałem? Czy ja to, kurde, wygrałem? Pewnie, że tak. Jak on mi ułatwił zadanie. Bo ja go mogłem jeszcze odepchnąć w pole, które nie jest ogniem. No to w sumie to już by nic nie zmieniło. Bo nie miałby jak swoimi jednostkami się przesunąć. No dobra, no to Godfrey, sorry, jesteś głupi. Zwycięstwo. Osiągnięcie dostałem. Uwielbiam wygrywać. Moim zdaniem to ja wygrałem. Znasz termin? Moralne zwycięstwo. No nie wiem, czy to było moralne zwycięstwo. Chyba, że się specjalnie poddałeś, bo uznałeś, że na pewno ja to przegram, więc chciałeś, żebym był szczęśliwy i chciałeś, żebym to wygrał. Status znudzenia, jak tam nam poszedł. W sumie, oj, nie pomyślałem, mogłem uleczyć naszego gościa, jeśli miałem możliwość leczenia. Ale chyba wykorzystałem leczenie. No dobra, osioł jest najbardziej znudzony. Dalej. Prestiż, złoto, bestie. Chyba liska z mieczem bierę. Akcje dłoni. Masowe budzenie. O. Wybudza nawet trzy sojusznicze bestie z drzemki. Biorę to zdecydowanie. Tylko to już muszę wymieniać już talenty, bo już mam ich za dużo. Znaczy umiejki. Talenty to tu są. Tańsze to co tanie to było, że bestie o bazowym koszcie 6 lub mniejszym będą tańsze o jedną kroplę atramentu. Cierniste palce. Przesuwanie przeciwników przy użyciu akcji dłoni nakłada na nich efekt krwawienia. Ale jeśli ja ich przesuwam, to po to, żeby oni umarli ostatecznie, więc nie wiem, czy jest sens. Codzienna wieczerza. Bestie gracza zostaną uleczone o 2 punkty zdrowia na początku rozdziału. Przecież to jest dobre. Bierzemy codzienną wieczerzę zdecydowanie. Godfrey, jestem pewny, że to było oszustwo z twojej strony. Nieładne to zachowanie. I pewnie myślisz, że jesteś bliżej wskrzeszenia mistrza. Ja bym nie ufał śmierci. I przechodzimy na kolejną planszę, która już jest zdecydowanie większa i tutaj z tego co rozumiem Dante jest na końcu jako przeciwnik. No i tu już jest większy wybór, z tego co widzę na 2 ścieżki mamy do wyboru na dzień dobry. Kurczę, ale dobra moi drodzy. Kolejna plansza za nami, to kolejny film za nami. Jeśli dzisiaj jest czwartek, to kolejny materiał z Inkuniatii będzie w sobotę, bo jutro Settlersy, w sensie w piątek, jeśli dobrze rozumiem kiedy ja to publikuję. Więc dziękuję za obrażenie tego materiału. Proszę mi nie obrażać tego materiału. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!